Dzień dobry. W niebowzięcie Matki Bożej dzisiaj świętujemy w kościele. I jak każde święto, możemy je przeżyć jakby na dwóch poziomach. Zresztą dzisiejszy dzień, przynajmniej w kontekście polskim, świetnie to pokazuje, bo w tym porządku kościelnym wiary świętujemy właśnie w niebowzięcie Matki Bożej, a w porządku takim państwowym świętujemy święto Wojska Polskiego, odnosząc się do bitwy, cudownej bitwy z 1920 roku. I właśnie te dwa porządki nam pokazują, że z jednej strony możemy świętować wspominając stare wydarzenie sprzed prawie 100 lat, jakby odtwarzając, przypominając ludzi, bohaterów, interpretacje różne mając, albo możemy, i to jest porządek kościelny, pytać się, w jaki sposób to, co świętujemy, czyli w niebowzięcie Matki Bożej, odnosi się dzisiaj do mojego życia, do mojego zbawienia, do mojej drogi z Panem Bogiem. I to wydaje mi się o wiele ciekawsze niż tylko wspomnienie historyczne, które jest oczywiście nam potrzebne, bo edukacja, bo przekazywanie sobie tego, co się wydarzyło, jest bardzo ważne, ale dla mnie osobiście, jako człowieka, chrześcijanina, właśnie to, w jaki sposób dzisiaj Bóg działa w mojej historii, jest ciekawsze. Parę, a chyba dosłownie dwie myśli, które też będą na kazaniu, zresztą znowu nie moich, tylko gdzieś tam wyczytanych, przetworzonych przez siebie. Po pierwsze, zobaczcie, dzisiaj Kościół daje nam fragment z Apokalipsy. Jedni mówią, że to najcięższa księga, że bardzo niezrozumiała, że tak naprawdę straszna księga, i słowo Apokalipsa też funkcjonuje w naszym języku codziennym, kiedy mówimy o jakichś wydarzeniach, które są straszne, niezrozumiałe dla nas, kataklizmy wszelkiego rodzaju. Bardzo często powstają filmy o tej tematyce i wszystko to nazywamy Apokalipsą. Jakbyśmy chcieli powiedzieć, że słowo Apokalipsa znaczy coś strasznego, coś, co jest takie nie do końca, znaczy w ogóle niezrozumiałe dla człowieka, nieuchronne i straszne po prostu. Tymczasem słowo Apokalipsa jest bardzo pozytywnym słowem, bo ono znaczy odsłonięcie. I to słowo nam bardzo porządkuje ostatnią księgę Nowego Testamentu. Czytamy dzisiaj taki fragmencik, w którym jest mowa o smoku, który ma 7 głów, a na tych głowach 7 diademów i jest 10 rogów. Jakby to jest obraz czegoś strasznego. Święty Jan pisze Apokalipsę w momencie, kiedy uczniowie są prześladowani, kiedy Kościół jest zniszczony, kiedy ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, są zabijani. Sam jest zresztą zesłany na wyspę Patmos. Rzym jest potęgą i można odczytać tego smoka właśnie jako Rzym, który ma 7 głów, 7 diademów, czyli pełnia wszystko. Wszystko jest pod jego panowaniem, tak się przynajmniej wtedy wydawało. A więc generalnie świat zmierza ku jakiejś zagładzie. Zobaczcie, już 2000 lat temu tak myślano. I to jest jakby jeden porządek i możemy to odnieść do swojego życia. Proszę otworzyć internet, otworzyć jakikolwiek media i zobaczyć, co tam czytamy. Że ktoś kogoś prześladuje, ktoś chce kogoś zabić. Mówię ktoś, żeby nie używać żadnych nazwisk, bo nie o to tu teraz chodzi. Czytamy o trzęsieniach ziemi, o powodziach, o tym, że w naszym rejonie, nie wiem, coraz większa susza, a tam gdzieś kogoś zalewa. Więc generalnie, a gdybyśmy jeszcze posłuchali wieści z naszych rodzin, że Zeszka umiera na raka, że Marek zginął w wypadku samochodowym, a kogoś przygniotło samochód w warsztacie i tak dalej. Jest mnóstwo takich rzeczy, które sprawiają, że można mieć wrażenie, że jest jakaś kompletna apokalipsa, w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, że ten diabeł, ten wąż, ten smok z 7 głowami panuje totalnie. I to jest jeden poziom naszego życia. Apokalipsa, czyli odsłonięcie. Bóg nam odsłania prawdę. Nie to, co widzimy, nie to, czego doświadczamy, to jest jedno, ale Bóg nam odsłania głębszy sens. I co widzimy? Że jest pomazaniec Boży, który panuje. To jest Jezus. Apokalipsa jest pełna nadziei. Jak ją weźmiemy i przeczytamy tak naprawdę, ostatnie zdanie zresztą brzmi cudownie, przyjdź Panie Jezu, przyjdę niebawem.
Apokalipsa jest księgą, w której Bóg pokazuje, że zło nie jest ostatnim słowem tego świata, historii tego świata. Że zło jest czymś, co wydaje się być smokiem, niesamowicie silnym, ale Bóg jest większy. I co uwaga, Bóg zawsze ratuje w Apokalipsie swój kościół, swoich wybranych, czyli tak naprawdę ludzi, w bardzo pokorny sposób. Niewiasta ucieka na pustynię, rodzi syna. A więc to wszystko dzieje się jakby w ukryciu. Pod pozorem, że zło zwycięża, dzieje się niesamowite dobro, zwycięstwo. I to jest jedna rzecz, która płynie ze słowa z dzisiejszej uroczystości, że Bóg jest większy od zła. Patrząc na Maryję, Maryja jest w niebie z ciałem. Jakby nam chciał Pan Bóg pokazać i pokazuje, że śmierć to nie jest ostatnie słowo. I druga rzecz, którą wyczytałem na jakimś blogu, ktoś zwrócił uwagę, że jedna z antyfon na tą uroczystość mówi o tym, że aniołowie cieszą się w niebie z tego, że Maryja jest właśnie w niebo wzięta. Strasznie ważna rzecz dla nas chrześcijan, bo zobaczcie, co ona nam pokazuje, że naszym powołaniem i sposobem na życie jest cieszenie się ze szczęścia innych ludzi. Jezu, to jest strasznie prosta myśl, ale jest bardzo dla mnie odkrywcza dzisiaj na to święto, że my jesteśmy takimi ludźmi, którzy cieszą się z nieszczęścia. Zobaczcie, poza naszymi deklaracjami, bo to, co deklarujemy, to jedno, ale to, jak żyjemy, to jest drugie. Szczególnie widać to świetnie w mediach, w których mnie zresztą oglądacie. Zobaczcie, co my wyłapujemy i co się sprzedaje, co ma najwięcej lajków. No właśnie to, kiedy wyłapiemy zło kogoś, kiedy kogoś złapiemy na grzechu, kiedy kogoś złapiemy na przestępstwie, kiedy, nie wiem, jakiś ksiądz ogłosi swoje odejście, to my się cieszymy. Kiedy ktoś kogoś morduje, to my się cieszymy. Straszne rzeczy. Tymczasem ta antyfona nam mówi coś innego, że aniołowie pokazują nam, że naszym powołaniem, naszym sposobem na życie jest cieszenie się ze szczęścia kogoś drugiego. Nie swojego, ale drugiego. I gdyby rzeczywiście chrześcijanie tak żyli, gdybyśmy tak żyli, że cieszymy się ze szczęścia drugiego, to zobaczcie, że wszyscy z wszystkiego się cieszą. To jest niesamowite, że to tak działa, że dobro ma to do siebie, że się rozrasta, że ono się właśnie powiększa przez to, że je pomnażamy, ciesząc się z niego. Bardzo prosta myśl. Ale właśnie ci aniołowie dzisiaj trochę jakby wychodzą na pierwszy plan, a chociaż powinna być to Matka Boża, ale właśnie na tym polega niebo, że wychodzi na plan zawsze ktoś drugi. Zawsze ktoś, kto się wydaje mniej istotny, jest na pierwszym planie. I o to chodzi w tym święcie. Żebyśmy zobaczyli, że mamy się ucieszyć z Matki Bożej, z jej szczęścia. Nie dlatego, że ona jest jakaś cudowna, że ona jest królową angielską, którą trzeba czcić, ale dlatego, że jest jedną z nas, jest chrześcijanką, bo tak samo musiała wyznać wiarę w zmartwychwstanie jak my. I co? I my się mamy ucieszyć z jej szczęścia, ale ona cieszy się z naszego. Mamy się ucieszyć ze szczęścia pana Zenka, któremu urodził się syn, czy pani Zosi, która właśnie dostała premię. Mamy się ucieszyć z tego, że komuś udało się leki kupić, których nie mógł kupić. Mamy się ucieszyć z tego, że ktoś pojechał na fajne wakacje, bo od 100 lat na tych wakacjach albo nigdy nie był. Uciesz się ze szczęścia drugiego. Te dwie rzeczy. Apokalipsa, która nam odsłania dobroć i zwycięstwo Pana Boga, i to jest ostatnie słowo w tej historii, również w historii mojego osobistego zła i grzechu, oraz druga rzecz, ucieszyć się ze szczęścia drugiego człowieka. To będzie naprawdę świetne przeżycie tej uroczystości w niebu wzięcia, że nie będziemy patrzeć tylko na wzniosłe obrazki, jak Maryja ma oczy ku niebu podniesione, a nad jej głową są jakieś gwiazdeczki narysowane. To są wszystko symbole. Ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg działa dzisiaj w nas, w naszej historii, jak nas powołuje właśnie do tych dwóch rzeczy, żebyśmy uwierzyli Jemu, że On ma ostatnie słowo i uwierzyli w to, że cieszyć się ze szczęścia drugiego człowieka, to jest powołanie chrześcijańskie. Naprawdę to wystarczy. To będzie niesamowity świat. Życzę Wam dobrego dnia. Cieszcie się i tak jak potraficie, świętujcie. A najlepszym sposobem świętowania jest Eucharystia, którą polecam. Serdecznie zapraszam dzisiaj na 11:00. Trzymajcie się. Do widzenia.